Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Bardzo, bardzo serdecznie witamy Państwa na webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej poświęconym metodzie wspólnej sprawy, czyli takiej metodzie pracy z grupą, która powstrzymuje. Próbuje zatrzymać zachowania przemocowe. Będziemy o tym dzisiaj dużo opowiadać. To nie jest może łatwy temat, więc bardzo tutaj zachęcamy Państwa do tego, żeby się wygodnie rozsiąść, zadbać o siebie, wziąć sobie coś do picia, umościć się na poduszkach czy na czymkolwiek tam Państwo sobie życzą. Mają Państwo tutaj takie mega warunki. Dobry wieczór, dobry wieczór. Bo widzę też pozdrowienia od Państwa, że nie musicie się pokazywać, więc możecie się Państwo tutaj umościć, wygodnie położyć, cokolwiek, byleby Państwo byli z nami, ponieważ będzie tutaj bardzo dużo praktycznej wiedzy, więc zachęcam też do tego, żeby sobie na przykład zadbać o coś do robienia notatek. Nagranie webinarium będzie potem dostępne dla Państwa. Ja też będę ten link do Państwa wysyłać tutaj już do tych z Państwa, którzy pozwolili na wysyłanie sobie informacji po webinarium. Ale tak czy inaczej, uczestnictwo na żywo to jest zupełnie co innego. Ja się nazywam Emilia Kędziorek, jestem koordynatorką programu, który się nazywa Wychowanie to Podstawa. I dzisiaj będę prowadziła tę rozmowę z naszymi ekspertami. Jesteśmy tutaj dzięki dotacji pozyskanej z International Rescue Committee, który jest naszym partnerem w tym działaniu. Natomiast jest to webinarium, jak Państwo wiedzą, Centrum Edukacji Obywatelskiej, największej w tej chwili w Polsce organizacji pozarządowej zajmującej się edukacją. Współpracujemy z wieloma tysiącami, dziesiątkami tysięcy nauczycieli co roku i zapraszamy ich na webinaria, właśnie na takie otwarte wydarzenia jak to, ale także do naszych wielomiesięcznych, bezpłatnych programów, projektów edukacyjnych. Stanowcza większość z nich jest bezpłatna. Zapraszamy Państwa także na szkolenia dla rad pedagogicznych i do korzystania z naszych inspiracji. Jest tutaj z nami także Ola Kluj, która wspiera nas gdzieś tam po cichutku technicznie. I Ola za chwilę wrzuci Państwu link do inspiracji, czyli do bloga CEO i do naszego Facebooka. Natomiast to, co najważniejszego się dzieje w tym momencie w CEO, oprócz tego, że Państwo tutaj oczywiście są z nami na żywo i oglądają to webinarium, to jest to, że w nowym półroczu proponujemy Państwu 8 projektów, do których właśnie rekrutujemy. W tej chwili jest tak, że niestety, albo stety, zależy dla kogo, część z rekrutacji już jest zamkniętych, ale nadal można się zapisać do projektu Skuteczna lekcja w różnorodnej klasie, do całościowego rozwoju szkoły, do Civic Up Academy, do Klubu Dobrej Rozmowy, do Mapy Wiosny na Ludowo, do Młodzi Głosują i do Szkoły Pełnej Emocji. Nie pominęłam o redukcji stresu, tam niestety już naprawdę jest zamknięta rekrutacja, ale jeżeli Państwo są z nami, piszą się na nasz newsletter, to dowiecie się Państwo na pewno o kolejnej rekrutacji do tego projektu. Oprócz tego, że rekrutujemy do bezpłatnych większości projektów, mogą Państwo także nabywać nasze produkty i usługi w nowiutkim, jeszcze pachnącym nowością sklepie CEO. Zapraszamy także do sklepu. Na czacie pojawiają się linki, z których Państwo mogą skorzystać. Ci z Państwa, którzy wyrazili zgodę na korespondencję po webinarium, dostaną je również ode mnie w ciągu 48 godzin. I już teraz możemy przystąpić do dzieła i mogę Państwu przedstawić moich dzisiejszych prelegentów. Jest z nami Ewa Pizon.
psycholożka, trenerka, coachka, właścicielka własnej firmy szkoleniowej, ale także wicedyrektorka i psycholożka teraz właśnie w niepublicznym przedszkolu i szkole podstawowej Europejska Szkoła Przyszłości w Warszawie. To właśnie połączenie sprawiło, że ja bardzo chciałam Ewę poznać i zaprosić ją do tego webinarium. Zarówno Ewa, jak i obecny z nami Stach mają doświadczenie w prowadzeniu metody wspólnej sprawy, szkoleń z metody wspólnej sprawy, ale także po prostu stosowania metody wspólnej sprawy w szkole. Stanisław Bobula jest także psychologiem i coachem i edukatorem, tak się nam przedstawia. Jest także współautorem i trenerem dwóch rekomendowanych programów profilaktycznych, a także książek na temat ADHD i artykułów i rozdziałów w publikacjach zbiorowych związanych z tematyką właśnie oświatową i edukacyjną. To, co jest bardzo ciekawe tutaj w biogramie Stanisława, to, że łączy w swojej pracy doświadczenie i wiedzę z zakresu różnych nauk: psychologii, socjologii, pedagogiki, coachingu i neurobiologii. Dobry wieczór, Stan. Dobry wieczór. No i przechodzimy już do takiego wstępu do tego, czym jest metoda wspólnej sprawy. Jesteśmy ciekawi, czy ktoś z Państwa korzystał już w swojej praktyce i chce sobie tylko utrwalić. Mogą Państwo korzystać z czatu także w tym celu, żeby się z nami tutaj kontaktować. Czy Państwo już coś wiedzą na temat metody wspólnej sprawy? Czy to jest dla Państwa pierwszy kontakt? Bardzo będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo coś napiszą na czacie. A ja tymczasem poproszę o takie króciutkie wprowadzenie. Czyli właściwie, co to takiego jest? Jakie są założenia tej metody wspólnej sprawy i w czym ona może pomóc z jednej strony nauczycielom, a z drugiej strony uczennicom i uczniom? Stachu, gdybyś mogła ci oddać głos. Metoda wspólnej sprawy jest przede wszystkim metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, która należy do grup metod humanistycznych. Generalnie można powiedzieć, że mam takie dwie metody, czy dwie grupy, metody humanistyczne i legalistyczne. Metody legalistyczne opierają się na konsekwencjach, czasami też również na karach. W metodach legalistycznych już jest bardzo ważne, kto co zrobił, kiedy, jak to wyglądało. Metody humanistyczne, jak psychologii humanistycznej, po prostu opierają się na potrzebach. Głównie tutaj będą dwie potrzeby, które są dla nas niezwykle istotne. Pierwsza, bardzo ważna dla ludzi, potrzeba przyczynienia się do czyjegoś dobra, inaczej potrzeba szlachetności, która jest jedną z czterech filarów poczucia własnej wartości, oraz potrzeba tak naprawdę kontroli sprawstwa, która też jest jednym z filarów poczucia własnej wartości, ale jednocześnie zazwyczaj jest bardzo mocno niezaspokojona w przypadku sprawców przemocy. Bardzo trudno znaleźć osobę, która ma adekwatne poczucie własnej wartości i stosuje przemoc. Dlatego też założeniem głównym właśnie tych metod jest zaspokajanie potrzeb w taki sposób, oczywiście, który koncentruje się na rozwiązaniu problemu przemocy. To jest oczywiście podstawowa jej funkcja. Jeżeli oczywiście delikatna metoda, czy można powiedzieć taka metoda pierwszego rzutu humanistyczna nie zadziała, zawsze możemy się odwołać do metod legalistycznych. Natomiast kluczowe jest właśnie to, żebyśmy zaczynali od tych humanistycznych, które też w związku z tym, że zaspokajamy potrzeby dzieciaków, które są zaangażowane w sytuacji przemocy, zmniejsza to prawdopodobieństwo, że ona też w przyszłości wystąpi, nawet jeżeli uda nam się ją zatrzymać. Więc to, co jest oczywiście ważne, to nie ma jakiegoś wielkiego rozliczania, wyjaśniania wszystkich szczegółów, okoliczności tego, co się wydarzyło. Czyli my, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, w tej metodzie nie wchodzimy w rolę policjanta, prokuratora, której ja bardzo nigdy nie lubiłem, kiedy pracowałem w szkole.
Oczywiście stwierdzamy, że fakt istnienia przemocy ma miejsce, natomiast nie zajmujemy się jakoś szczegółami, już na pewno rozliczaniem poszczególnych osób zainteresowanych, czyli nie szukamy winnego. I to jest bardzo ważne, bo my w Polsce mamy taką tendencję, prawda? Jak oglądamy programy informacyjne, coś się wydarzy, to od razu wszyscy szukają winnego. Ja jestem zwolennikiem w ogóle teorii odpowiedzialności, czyli mówimy o tym, zakres odpowiedzialności i tą odpowiedzialność za dobro drugiego człowieka, czyli drugiej osoby w klasie, ja jestem gotowy przyjąć, ale nie jestem rozliczany jako osoba winna. I to jest bardzo ważne, bo niektórym się wydaje, że metoda wspólnej sprawy ma służyć temu, żeby generalnie polepszyć relacje w pracy, w klasie. Ona nie ma spowodować, że te relacje będą jakieś dużo lepsze, bo są zupełnie inne metody i to głównie profilaktyka, a jednak metoda wspólnej sprawy jest metodą interwencyjną. Natomiast chodzi o to po prostu, żeby krótko mówiąc, przemoc zatrzymać. Mnie się w karierze zawodowej raz zdarzyło, że faktycznie chłopcy, którzy byli zaangażowani w sytuację przemocy, łącznie z tą osobą, która tej przemocy doświadczała, faktycznie się zaprzyjaźnili. Ale to był, ja bym powiedział, zupełnie przypadkowy efekt uboczny i nie miało to nic wspólnego jakby z samą metodą. No tak to się wydarzyło, ale generalnie zakładamy, że po prostu metoda ma zatrzymać przemoc, ale też nie ma wpłynąć nagle, że wszyscy się, nie wiem, pokochają w klasie. Wiesz, ja mam poczucie, że to nawet by było nienaturalne, gdyby się nagle wszyscy pokochali. To by było już, no nie to, że za piękne, ale takie jakieś nierealistyczne. Chyba bym wam nie zaufała, gdybyście coś takiego powiedzieli. Natomiast usłyszałam od ciebie, że z punktu widzenia nauczyciela, to co ja dostanę jako nauczycielka, to taką metodę, gdzie ja nie będę musiała być prokuratorem. Tak. Jednocześnie to się trochę łączy z tym, co dostaną moi uczniowie. Będę mogła zastosować metodę, która tak naprawdę wzmacnia moich uczniów i to wszystkich uczniów po obu stronach. To, co ciekawe, po obu stronach tego, nazwijmy to, konfliktu z użyciem przemocy. Chociaż to też wzmacnia tak naprawdę grupę, to tylko tak na razie zaparkuję ten temat, bo o tym jeszcze będziecie mówili. No i tak jak patrzę tutaj na to, co Państwo pisali na czacie, to większość osób pierwszy raz się spotyka z metodą wspólnej sprawy. Tak wydawało mi się, że to jest jednak większość. Natomiast są osoby, które coś tam słyszały i na tyle się im wydała ciekawa, że postanowili dzisiaj do nas przyjść i to jest super. Okej, no właśnie, tutaj mam wypisany taki cel z materiałów, któreście mi podesłali też, że to jest wprowadzenie takich zasad, takich reguł, które pozwoli tym ludziom, pomiędzy którymi już bardzo mocno zaiskrzyło i pojawiły się jakieś akty przemocy, przebywać bez krzywdzenia siebie nawzajem w tej samej przestrzeni, w tej samej szkole z naszego punktu widzenia. No i przede wszystkim przekazywanie odpowiedzialności za innych, za dobro innych, bo to jest ta część, która moim zdaniem jest troszeczkę niedoceniana, tak? Mój zakres odpowiedzialności, czyli zaspokajam właśnie tą potrzebę związaną z wpływem, tak? Trochę też bym powiedział, że to jest profilaktyka depresji, tak? Bo ten brak wpływu, brak sprawczości bardzo często jest takim czynnikiem, który ma na przykład wpływ na pojawienie się depresji. Tutaj mam zakres odpowiedzialności za kolegów, koleżanki w klasie. Nie musimy się lubić, ale mamy ze sobą współpracować. I to jest chyba kluczowa rzecz, której warto dzieci uczyć, i trochę metoda wspólnej sprawy daje im po prostu narzędzie do tego. Mnie się to wydaje absolutnie niesamowite, bo po pierwsze słyszę w tym, co mówisz, no takie wyposażenie, powiem szumnie, w kompetencje przyszłości. Nie musimy się lubić, ale jak mamy ze sobą współpracować, to jest jedno. A poza tym wiesz, co ja sobie zapisałam tak naprawdę z twojej wypowiedzi, tej pierwszej, ta potrzeba przyczyniania się do czyjegoś dobra. To było coś, co mnie tak, wiesz, uderzyło
sam środek serca. Myślę sobie, wow, jakie to jest fantastyczne, że w ogóle mówisz o tej potrzebie. I czasami mamy takie przekonanie, że właśnie te dzieciaki, no one chcą źle. A tymczasem tu jest odwołanie się do tego pragnienia dobra. Dobrze, nie będę już szła w tę filozofię. Ale ja przedłużę odrobinkę. Dobra. Powiem, że o tym mówią neurobiolodzy i neurodydaktycy, że my ludzie jesteśmy gatunkiem niezwykle empatycznym i skierowanym na innych, bo to jest jakby uwarunkowanie naszego sukcesu. O ile to, co zrobiliśmy z planetą, można nazwać sukcesem, tak? Ale jakby opanowaliśmy Ziemię właśnie dzięki postawom empatycznym, a nie będąc dla siebie wilkami tak naprawdę. I też różne przypadki opisane w literaturze, gdzie, nie wiem, młodzież, nie wiem, wylądowała na jakiejś bezludnej wyspie. Okazało się, że to nie jest tak jak we Władcy Much, gdzie się tam naprawdę pokiereszowali, tylko pomagali sobie, wspierali się, nosili, nie wiem, rannego kolegę i tak dalej. I ta potrzeba przyczyniania się do czyjegoś dobra jest moim zdaniem jedną z najbardziej niedocenianych potrzeb, której często w szkole nie wykorzystujemy, głównie koncentrując się jednak na podejściu legalistycznym, czyli na konsekwencjach i karach. Jeżeli wykorzystujemy potrzeby, czyli pracujemy w duchu tej psychologii humanistycznej, to mamy ten pierwszy rzut metod, od których możemy zacząć. Jak one nie zadziałają, no to jak już mówiłem wcześniej, można przenieść się do tych legalistycznych. Dzięki. W ogóle teraz z kolei sobie pomyślałam także, że powiem to też bardzo otwarcie. To jest webinarium jak najbardziej dla nauczycieli. Mamy tutaj dwoje psychologów na sali tej naszej. Ale zobaczą Państwo, że to jest metoda do zastosowania przez nauczycieli, tych, którzy są najbliżej tak naprawdę uczniów. Nie trzeba tutaj się odwoływać do pomocy psychologa czy pedagoga, chociaż. Jeżeli on jest najbliższy uczniom, to czemuż nie? Metoda wspólnej sprawy jest też takim fajnym narzędziem ze względu na to, że można wyróżnić bardzo jasne etapy, które mają swoją równie jasną strukturę. Na pewno tutaj potrzeba pewnego wyczucia, o czym za chwilę będą mówić moi goście, ale poprosiłam ich najpierw o to, żeby zarysowali Państwu te trzy pierwsze etapy, trzy pierwsze i ostatnie jednocześnie, trzy etapy. Ten pierwszy etap, może dlatego na nim się tak skupiłam, bo on mi się wydaje jakiś taki no, kluczowy. Ewo, jakbyś go opisała? Oprócz tego, o czym powiedział Stanisław, że jest metoda wspólnej sprawy jest metodą humanistyczną, to jeszcze tylko dodam, że jakby autorem jest oczywiście Anatol Pikas, szwedzki psycholog, który zakładał, że jeżeli będziemy postępować zgodnie z instrukcjami, to metoda ta właściwie daje stuprocentową skuteczność. Ważne jest to, że nie musimy nic jako nauczyciele, nauczycielki wymyślać, nie wiem, wprowadzać jakiejś specjalnej procedury, tylko mamy gotowy schemat, który należy po prostu powiedzieć i liczy się to, co powiemy według jasnych instrukcji oraz liczy się zebranie informacji przed tą rozmową. Więc jak mówimy o pierwszym etapie, czyli przygotowaniem do rozmowy, którą nauczyciel, nauczycielka mieliby przeprowadzić z uczniami, to zanim przystąpimy do tej pierwszej rozmowy, to właśnie jest dobre zidentyfikowanie, kto jest sprawcą przemocy w szkole, w danej klasie. Kto jest pomocnikiem sprawcy, a kto jest osobą oczywiście, która doświadcza przemocy w naszej klasie. Oczywiście, żeby dobrze zidentyfikować, kto jest kim, czasem bardzo dobrze wiemy, jak znamy dobrze klasę, jesteśmy w bliskiej relacji z uczniami, a czasem wymaga to po prostu rozmowy z pozostałymi nauczycielami, rozmowy z osobami, które w tej klasie też jakby żyją na co dzień i widzą, tylko nie mają odwagi na przykład zareagować. W tym czasie zbieramy informacje o tym, kto jest kim w danej klasie i kto tak naprawdę trzyma władzę, taką nieformalną władzę oczywiście, bo ma to znaczenie, z kim tą rozmowę będziemy prowadzić.
Takich rozmów jest trzy. Pierwszą z nich prowadzimy właśnie po zidentyfikowaniu, kto jest sprawcą, a kto jest pomocnikiem, a kto jest osobą doświadczającą przemocy. Zazwyczaj stosujemy tą metodę wtedy, kiedy przemoc jest stosowana przez dwie, trzy, czasem więcej osób wobec jednej bądź dwóch osób. Czyli ten układ jest taki, no, gdzie większość jakaś stosuje przemoc wobec mniejszej ilości jednej, dwóch osób. Ważne jest też to, że sama rozmowa, pierwsza rozmowa przebiega około 5, 7, 10 minut. Czyli jest to bardzo krótka rozmowa. Druga rozmowa i trzecia rozmowa, bo to są trzy spotkania. Za chwilę powiemy o kolejnych, ale ta pierwsza właśnie powinna być przeprowadzona przez osobę, która jest w dobrej relacji z uczniami. Czasem to może być wychowawca, czasem to może być nauczyciel, który jest w bardzo dobrej relacji z uczniami, dlatego że ma znaczenie tutaj sama relacja, tak? Nie tylko jakby oczywiście to, co powiemy i jak przebiega ta rozmowa, ale relacja z uczniami ma to znaczenie. Dlatego że w podejściu humanistycznym, tak jak powiedział Stanisław, duże znaczenie ma ta jakby wewnętrzna motywacja do tego, żeby coś zrobić i zadziałać, ale ma też znaczenie to, z kim rozmawiamy, w sensie nauczyciel, który rozmawia, że to zobowiązanie, które podejmuje uczeń, ma większą moc wtedy, kiedy sama rozmowa jest przeprowadzona przez nauczyciela, który jest w dobrej bardzo relacji z uczniami. Czasem jest to polonista, czasem wychowawca, czasem może, nie wiem, nauczyciel historii, a czasem psycholog, jeżeli rzeczywiście jest w takiej relacji. Jednak na pewno jest to narzędzie dla nauczycieli przede wszystkim. Pierwsza rozmowa, tak naprawdę kolejność tej rozmowy ma znaczenie. Ponieważ w pierwszej kolejności zapraszam, znaczy po pierwsze miejsce. Jakby ważne jest, żeby miejsce rozmowy to było takie miejsce, gdzie jest cisza, spokój, nikt nam nie przeszkadza. To może być klasa, która w tej chwili nie jest zajęta, to może być pokój pedagoga, specjalisty. W każdym razie miejsce takie, które jest, możemy prowadzić swobodną rozmowę z uczniem. Ważna jest bardzo kolejność zapraszania na tą rozmowę i w pierwszej kolejności zapraszamy na rozmowę sprawcę, tak? Czyli głównego sprawcę, którego identyfikujemy, że on jest głównym inicjatorem różnych zachowań niemiłych wobec jakiejś konkretnej osoby. Czasem nie własnymi rękami, czasem robi to przez swoich pomocników, ale ważne jest, żeby zidentyfikować, kto tam jest tym przywódcą. Robimy to w bardzo specyficzny sposób, to znaczy na tą rozmowę zapraszamy ucznia, uczennicę z lekcji. To znaczy wtedy, kiedy trwa lekcja, mając jakieś okienko na przykład, bądź zaplanowaną przerwę w swojej pracy, wyciągamy jakby z lekcji, wchodząc na lekcję i po prostu informując, że zapraszam na rozmowę taką i taką osobę z klasy. Potem drugą, ewentualnie, która jest zaangażowana jako sprawca, a na samym końcu zapraszamy osobę, która doświadcza przemocy, też jakby wyciągając ją, kolokwialnie mówiąc, z lekcji. To wyciąganie z lekcji ma znaczenie, ponieważ po pierwsze uczniowie jakby nie są w stanie ustalić między sobą tego, co będą mówić. Po drugie, no, następuje takie poruszenie w tym, że no, coś się dzieje, że oni z lekcji są zapraszani na tą rozmowę. Po trzecie, osoba jako osoba doświadczająca przemocy wychodzi jako ostatnia na tą rozmowę, głównie żeby uniknąć oskarżenia o donoszenie. Więc ta kolejność ma ogromne znaczenie i ma znaczenie, że oni są jakby zapraszani na tą rozmowę w trakcie lekcji. Ona nie trwa długo, tak jak Państwo widzieliście, około 7 minut, więc po tej rozmowie uczniowie wracają z powrotem na lekcję.
Tak jak powiedział Stanisław, ona oczywiście zakłada, że jakby każdy z uczestników tej rozmowy będzie szukał rozwiązań, jak daną sytuację można poprawić. I to, co jest jakby kluczowe, to, że my w trakcie tej rozmowy absolutnie nie szukamy winnego. Tak? Nie, jakby identyfikujemy wydarzenie, identyfikujemy coś, co konkretnie niefajnego przydarzyło się tej osobie wcześniej, natomiast nie rozliczamy tej osoby, nie doprecyzowujemy, kto był winny, kto zaczął i co teraz się wydarzy. Rozmowa przebiega według konkretnych bardzo sformułowań. Mianowicie, oczywiście, witamy ucznia, uczennicę na takim spotkaniu, po czym zaczynamy dokładnie konkretnym określeniem, czyli martwię się o tam jakiegoś X-a, bo słyszałam, że ostatnio przydarzyły się niemiłe rzeczy. Opowiedz mi o tym. No i oczywiście różne mogą być przebiegi tej rozmowy, w zależności od nastawienia, od momentu, w którym już ta rozmowa jest prowadzona. Czasem jest różne nastawienie uczniów, chcą mówić, nie chcą mówić, różne mogą być tam potem tego konsekwencje. W każdym razie, jeżeli uczeń mówi, no, że coś tam się wydarzyło, ale do końca nie wie, no więc kontynuujemy tą rozmowę, mówiąc dokładnie, więc wygląda na to, że X-owi dzieje się w szkole źle. Zastanawiam się, co mógłbyś zrobić, żeby pomóc w tej sytuacji. I tu bazujemy nad tym, co uczeń powie, co on mógłby zrobić, żeby, nie wiem, jakaś Iksińska czy Iksiński poczuł się lepiej w tej klasie, bo zależy nam na tym, żeby wszyscy w naszej klasie czuli się bezpiecznie, żeby oni mogli tu bezpiecznie się uczyć. Powtarzamy to uczniom bardzo często, że oni nie muszą się lubić, ale ważne jest, żeby każdy mógł do klasy chodzić i czuć się bezpiecznie, żeby móc się tu bezpiecznie uczyć. I jeżeli uczeń coś zaproponuje, na przykład że może mówić mu cześć, albo może na przykład, nie wiem, nie komentować ubrania czy wyglądu jakiejś osoby, to mówimy doskonale, wypróbuj to przez tydzień, spotkamy się po tygodniu i opowiesz mi, jak ci wyszło. Tak? Czyli dokładnie trzymamy się takiej formatki. Martwię się o tam, nie wiem, Kasię, Zosię czy Krzysztofa, słyszałam, że przydarzyły się mu jakieś niemiłe rzeczy, opowiedz mi o tym. Wygląda na to, że tam X-owi dzieje się źle. Zastanawiam się, co ty mógłbyś, mogłabyś zrobić, żeby pomóc X-owi i wypróbuj to przez tydzień czasu, spotkamy się po tygodniu o tej samej porze, w tym samym miejscu. Opowiesz mi, jak się spotkamy, jak idzie i co z tego wynikło. I do widzenia, dziękuję Ci bardzo za spotkanie, wracaj na lekcję. Tak wygląda spotkanie ze sprawcą. Bardzo podobnie jakby przebiega spotkanie z osobą, która doświadcza przemocy, bo również zapraszamy taką osobę, witamy się i jakby mówimy, że cieszymy się, że ta osoba jest. No i też jakby prowadzimy tą rozmowę w taki sposób, że dosłownie mówimy, że słyszałam, że przytrafiły ci się w szkole jakieś niemiłe rzeczy. No i to w zależności od tego, co ktoś powie, czy że tam rzeczywiście się wydarzyło, albo że w ogóle nic nie będzie mówić. Możemy podać jakieś przykłady, jeżeli je znać jakieś fakty. W zależności od miny, od tego, co ta osoba komentuje tą informację, że słyszałam, że przytrafiły ci się w szkole jakieś niemiłe rzeczy, możemy jakby kontynuować, że wygląda na to, że masz już tego dosyć. Czy uważasz, że jest coś, co mogłoby poprawić tą sytuację? No i oczywiście tutaj też jakby wspieramy ucznia, uczennicę w generowaniu tych pomysłów, co dany uczeń, który doświadcza przemocy, mógłby w tej sytuacji zrobić.
Bo tu oczywiście są różne też okoliczności. Czasem osoba, która doświadcza przemocy, jest osobą jakby zawinioną, to znaczy niektóre zachowania są zachowaniami prowokacyjnymi wobec uczniów, tak? Więc wymyślam tutaj, czasem to jest, nie wiem, dłubanie w nosie, niemycie rąk, czasem przeklinanie, czasem taka nadmierna gadatliwość. Więc jakby są na pewno takie rzeczy, które ta osoba mogłaby coś zmienić, zrobić, żeby zmienić swoją sytuację w tej klasie. Jeżeli uczeń nie ma pomysłów na to, co, możemy zadać pytanie, czy chciałabyś usłyszeć, jakie ja mam pomysły w tym temacie. Staramy się unikać podawania naszych rozwiązań. Robimy to absolutnie w ostateczności, dlatego że ta metoda ma sens i ona jest skuteczna wtedy, kiedy uczniowie samodzielnie generują pomysły, tak? Nam czasem się wydaje, że to powinno być coś takiego spektakularnego, że ta osoba zmieni w sobie, czy to zachowanie będzie jakimś takim radykalną zmianą. Natomiast czasem bardzo drobne zmiany, takie, że ktoś odpowie komuś cześć, albo uśmiechnie się do kogoś, albo po prostu nie będzie na głos komentował czyjegoś ubioru, albo spóźnienia, powodują, że już jest lepiej. Tak więc czekamy cierpliwie na to, co uczeń wymyśli, jaki pomysł wygeneruje, co mógłby, co mogłaby zrobić, żeby swoją sytuację poprawić. I oczywiście też się umawiamy, spróbuj zrobić tak przez ten tydzień. Spotkamy się przyszły tam, nie wiem, w zależności od tego, kiedy rozmowa została rozpoczęta, przyszły czwartek i o tej samej porze porozmawiamy, jak ci poszło i co uległo zmianie. I taką rozmowę prowadzimy, tak jak powiedziałam, w pierwszej kolejności ze sprawcą, sprawczynią, w drugiej kolejności z pomocnikiem. I w trzeciej kolejności z osobą, która doświadcza przemocy. Jeżeli chodzi o kolejność tych etapów, to drugim etapem jest właśnie takie spotkanie sprawdzające, króciutkie. Zatrzymam się na momencik. Po pierwsze, chcę dwie rzeczy zrobić. Podsumować to, co powiedziałaś już, a zresztą jest jeszcze jedna rzecz, o której to troszeczkę jest w nawiązaniu do pytań, które Państwo tutaj już zadawali. A po drugie, o tym drugim etapie przez moment opowiedz, tak, wrócimy do Ciebie na trzecim, ale po pierwsze, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to podkreślenie tej schematyczności, bo dla mnie to też jest taka wartość dla nauczyciela. Okej, wiem, co mam robić, krok po kroku, tak? Jak to przećwiczę raz, drugi, trzeci, będę się czuć dużo pewniej. Po drugie, wiesz, kiedy teraz mówiłaś, to sobie uświadomiłam, jak naprawdę to musi być budujące dla tej osoby doświadczającej przemocy, które tutaj Państwo z, powiedziałabym, innych tradycji nazywają odbiorcą czynu także, że ja nagle taka stłamszona, ciągle mają za wrażenie, że nie mam na nic wpływu, bo ciągle mi się coś dzieje, tak? Nagle mogę zobaczyć, że coś ode mnie zależy, że ja mogę też zaproponować jakieś rozwiązanie, czy właśnie no, coś, co może poprawić całą tę sytuację. Ale wiesz co, chciałabym, żebyś jeszcze ty właśnie opowiedziała o tych sytuacjach, które już Państwo tutaj bardzo tak zgrabnie, o które Państwo już pytają, tak? Na przykład, co właśnie, jeśli ta osoba sprawcza, ta osoba, która stosowała przemoc, nie chce współpracować, milczy zupełnie na tym spotkaniu. Mamy tutaj takie podpowiedzi w tabelce, ale chciałabym, żebyś tak odpowiedziała takim ludzkim głosem troszeczkę. Tak, znaczy to są jakby dwa ważne komunikaty wtedy, kiedy osoba milczy. Po pierwsze, czasem jest to dla nas informacja, że być może sprawy zaszły już za daleko i jest takie już bardzo duża niechęć do jakiejkolwiek w ogóle konfrontacji, do jakiejkolwiek pracy
Czasem jest to dla nas informacja o tym, że być może metoda wspólnej sprawy została zastosowana za późno, ponieważ jest to jak najbardziej metoda interwencyjna, natomiast ona jest do zastosowania w bardzo wczesnych etapach przemocy rówieśniczej. Wtedy, kiedy jakby zaczynamy postrzegać pierwsze symptomy, pierwsze objawy jakiegoś, nie wiem, wykluczania, jakiś przycinek gorszego, nierównego traktowania ucznia w klasie. Natomiast w momencie, kiedy sprawy poszły już za daleko, trwają czasem kilka lat, być może na metodę wspólnej sprawy jest za późno. Więc czasem to takie zacietrzewienie duże jest informacją, że może być za późno. Czasem wynika to po prostu z takiej trochę próby manipulacji w tej rozmowie, że jak nic nie powiem, to w sumie nic się nie zadzieje. Tu właśnie bardzo istotna jest relacja ucznia z nauczycielem, żeby to była taka relacja autentyczna, dlatego że uczeń, który wie, że będzie się z tym nauczycielem widywał, uczeń lubi tego nauczyciela, chce być z nim w kontakcie i w relacji i chce przed nim dobrze wypaść. Rzadko kiedy ta chęć, niechęć do współpracy się pojawia. Czasem ona się po prostu pojawia, bo trzeba popracować ciszą. I to jest chyba najtrudniejsza rzecz dla osoby, która zajmuje się interwencją, bo my mamy taką chęć, taką no, manierę, żeby wesprzeć, żeby podpowiedzieć, żeby popchnąć trochę sprawę do przodu. Natomiast cisza ma ogromną moc. Więc jeżeli trzeba, pobądźcie w ciszy przez 4-5 minut. Jeżeli nikt, uczeń kompletnie nie mówi, to możemy to skomentować, że widzę, że nie chcesz mówić, bądź nie wiesz, co można byłoby w tej sytuacji zrobić. Ja proponuję w takim razie zastanów się nad tym. Spotkamy się za tydzień i wrócimy do tej rozmowy. Tak? Czyli nie zmuszamy, nie, na siłę nie podajemy milionów przykładów, w jaki sposób dany uczeń się wobec danego ucznia czy uczennicy źle zachował. Nie zagadujemy tej rozmowy, tylko czekamy w ciszy. Po pytaniu, słyszałem, że byłeś niemiły dla tam, nie wiem, jakiegoś X-a, czy że przydarzyły się X-owi jakieś niemiłe rzeczy. Opowiedz mi o tym. Jest cisza, to my w tej ciszy trwamy. Jeżeli ta cisza trwa i trwa i absolutnie nikt nic nie mówi, to właśnie wtedy dajemy taką informację, że widzę, że nic nie mówisz, być może nie masz teraz pomysłu na to, zastanów się nad tym, wrócimy do tej rozmowy za tydzień. I za tydzień rzeczywiście zapraszamy na rozmowę. I też jakby wracamy i dokładnie tym samym schematem, że martwię się tam o X-a. Słyszałam, że właśnie przydarzyły się mu jej niemiłe rzeczy. Opowiedz mi o tym. Czasem możemy powiedzieć, że przydarzyły się to i to i tamto. Opowiedz mi o tym. Szczerze, w mojej historii nie przydarzyło mi się jeszcze tak, że uczeń absolutnie nic nie chciał powiedzieć. Czasem nie miał pomysłu, co mógłby zrobić. Ale to, żeby kompletnie nic nie chciał powiedzieć, to jeszcze mi się to nie przydarzyło. Ale tak jak mówię, że czasem jest to sygnał, że może jest za późno. Tak? Jeżeli jest tak duże zacietrzewienie nad tym, żeby absolutnie nic nie powiedzieć. Wiesz, Brak pomysłów na rozwiązanie. ja bym zaproponowała, żebyśmy się tu zatrzymali, bo tutaj akurat Państwo rzeczywiście się zatrzymali przede wszystkim na tej niechęci do współpracy i to Was najbardziej uderzało. Natomiast tu też są podane właśnie w tej tabeli jakieś pomysły. Stach też zaczął wpisywać w pytaniach i odpowiedziach właśnie, że warto podkreślać to, że nam zależy na tym, żeby usłyszeć te odpowiedzi, co jest raczej cały czas też właśnie tak jak w tej tabeli myślałem raczej o czymś, co ty byś zaproponował sama, tak, że właśnie oddawanie tej odpowiedzialności tej osobie, a w związku z tym, że jeszcze mamy dwa etapy,
to na moment Cię tu zatrzymam, bo widzę, że jest duże zainteresowanie tematem, a nie chcę, żeby nam umknęła nasza symulacja, wiesz? Absolutnie, tylko jeszcze chciałam dodać, że bardzo ważne to, o czym teraz powiedziałaś, że w momencie, kiedy uczeń już generuje pomysły na to, co mógłby zrobić, to jakby to jest bardzo ważne, żeby było właśnie realne, zależne od niego. Takie, żeby uczeń miał wystarczającą motywację do tego, żeby dane działanie wprowadzić w życie, tak? Więc na rozwiązania w stylu, no to niech on coś zrobi, albo niech on przestanie obgadywać innych, albo niech przestanie zagadywać na lekcji, odpowiadamy zazwyczaj, ja też będę rozmawiać z tam, nie wiem, Iksińskim. Natomiast chciałabym, żebyś zastanowił się, co ty mogłabyś zrobić w tej sytuacji, żeby Iksińskiemu w naszej klasie było lepiej. Wrzucę Wam jeszcze jedno pytanie w tej chwili z sesji pytań i odpowiedzi obojgu. Nie wiem, które z Was będzie chciało odpowiedzieć. Bo Pani Weronika zastanawia się, czy macie doświadczenie, że po tej pierwszej serii rozmów w ciągu jednej lekcji, jak się uda, tak, sprawca atakuje odbiorcę czynu, że nakablował. Mnie się nie zdarzyło nigdy coś takiego. Pamiętajmy o tym, że przemoc najlepiej się ma wtedy, kiedy jest ukryta. Jeżeli w ogóle zaczyna się o niej mówić, mówi, że zauważamy i tak dalej, no to już sprawcy nie czują się jakby zupełnie komfortowo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest naprawdę jakby działamy na potrzebach, czyli nakierowujemy uwagę tych uczniów na to, w jaki sposób można kogoś wesprzeć, a nie jak mu zrobić krzywdę. I ja myślę, że dlatego to jest jakby duża siła takiej metody. Oczywiście nie wykluczam, mogłoby się coś takiego stać, no ale wtedy już widać, że metoda raczej nam nie zadziała. W przypadku tego konkretnego ucznia możemy odwołać się do podejścia legalistycznego. Natomiast, tak jak mówię, no, ja wielokrotnie tą metodę przeprowadzałem i nie zdarzyło mi się, żeby osoba doświadczająca przemocy została w jakikolwiek sposób napadnięta albo źle potraktowana po tej pierwszej serii rozmów. Zwróćcie Państwo uwagę, że z nią rozmawiamy tutaj na końcu, co też pokazuje, że nie na początku bierzemy tą osobę, że to ona tam opowiedziała i, nie wiem, przekazała listę tych swoich prześladowców, tylko na końcu, co też daje sygnał. Najpierw rozmawiamy z osobami stosującymi przemoc, zaczynając od zazwyczaj jakiegoś lidera, a dopiero później rozmawiamy z tą osobą, która tej przemocy doświadczała. To też jest sygnał, to nie tak, że ta osoba nakablowała, tak trochę chroniąc tą osobę na wszelki wypadek. Ton głosu, to w jaki sposób tą rozmowę prowadzimy, powoduje, że tam w tej rozmowie nie powinno być takiego, wiecie, rozliczania sprawcy i ofiary. Tylko, wiesz, no, zależy mi na tym, żeby wszyscy w naszej klasie czuli się bezpiecznie, i zaobserwowałam, że tej i tej osobie dzieje się źle w naszej klasie. Zastanówmy się nad tym, co ty mogłabyś zrobić, mógłbyś zrobić, żeby jemu się zrobiło lepiej, żeby poczuł się lepiej. Ton głosu i to nastawienie już trochę ukierunkowuje na działanie, na szukanie rozwiązań. Ktoś zadał w czacie pytanie, co wtedy, kiedy po tygodniowym spotkaniu nadal sprawca nie wpada na jakiś pomysł, co można byłoby zrobić. Możemy zasugerować, co można byłoby zrobić w tej sytuacji. Czy chcesz usłyszeć, jakie moje propozycje są, co można byłoby zrobić w tej sytuacji? Jeżeli, nie wiem, do którejś ci bliżej, powiedz, do której, tak? Jakby, owszem, możemy też to zasugerować, ale nie mówimy to zrób to i tamto, tylko sprawdź, która z tych sytuacji, zachowań, działań, które ja zaproponuję, jest dla ciebie realna, możliwa do zrobienia. Możesz spróbować ją zrobić przez ten tydzień. Bardzo ważne jest to, żeby ten wybór ostatecznie dokonał uczeń.
Dzięki. Widzę Państwa pytania jeszcze i na czacie, i w sesji. Myślę, że jeszcze damy radę do tego wrócić. Ale przejdźmy do tej drugiej rozmowy, bo ona jest w dalszym ciągu kontynuacją tego procesu. Stachu, na czym polega właściwie ta druga rozmowa? Ewa już w nią wprowadziła, oczywiście. Ta rozmowa ma w sumie bardzo podobną strukturę do tej pierwszej i wydaje mi się, żeby też, bo mam wrażenie, że nie mamy chyba takiego wykresu z czasookresem, żeby też trochę nakreślić, jak to wygląda. Mamy to przygotowanie, później mamy pierwszą rozmowę i optymalnie tydzień później przeprowadzamy drugą rozmowę, która polega na tym, że przede wszystkim pytamy się, jak ci poszła realizacja tego, o czym powiedziałeś tak ostatnio, co wymyśliłeś, co możesz ewentualnie jeszcze dodatkowo zrobić, żeby tej osobie w naszej klasie było lepiej, żeby ona się lepiej czuła. I trochę nawiązując też do tego, o czym powiedziała Ewa, ja mam takie ciekawe doświadczenie, że warto się też dopytywać, bo my nie zawsze możemy rozumieć pomysł ucznia, uczennicy. I taki śmieszny pomysł, na który jeden uczeń kiedyś wpadł, powiedział: to ja kupię cukierki. Ja się pytam: okej, a jak to ma twoim zdaniem pomóc? No będę miał cukierki, to podejdę do niego i zagadam. Bo to z kolei był chłopiec, ten doświadczający przemocy, ale relacyjny, czyli był ignorowany. I no, jak słyszę, kupię cukierki, to nie wiem, o co chodzi jako prowadzący taką rozmowę, więc się dopytuję, tak, jakby. Co chcesz jakby zrobić dzięki temu? I wtedy tak naprawdę kluczowe jest to, żeby zrozumieć tego ucznia albo uczennicę. I właśnie po tej przerwie, najlepiej tygodniowej, bo pamiętajmy, że po 2 tygodniach to już naprawdę mogą niewiele pamiętać, sprawdzamy właśnie, jak im to wyszło. Czy mieli jakieś trudności, czy właśnie sukces, no i ewentualnie, co mogą zrobić dodatkowego, żeby tej osobie było lepiej. Moją zawsze sugestią, jak już mamy wprowadzić metodę wspólnej sprawy, to popatrzmy się, czy za 2 tygodnie nie ma jakichś świąt, albo dłuższej przerwy, ferii, bo znamy to, jakby rozwali całą sprawę. Czy musimy mieć te. No najlepiej jakieś 4 tygodnie, żeby zamknąć ostatnim spotkaniem, których możemy przeprowadzić całą metodę. Jeżeli z kalendarza nam wynika, że gdzieś tam w połowie będą święta, dłuższa przerwa, to nie róbmy tej metody, bo ona raczej nam nie zadziała po tak długiej przerwie. Nikt nie będzie pamiętał, o co chodzi najprawdopodobniej. Więc to też jest ważne, żeby faktycznie możliwe trzymać się tego harmonogramu. Oczywiście ktoś może być chory, no ale to jest, nie wiem, jedna, dwie osoby. Natomiast kluczowe jest to, żeby te spotkania odbywały się tydzień po tygodniu. I ten, tutaj jest to opisane jako drugi etap, on trwa tak naprawdę 2 tygodnie, czyli mam pierwsze spotkanie, na którym dzieciaki wymyślają ten pomysł, jak mają temu koledze, koleżance jakby pomóc w tym, żeby się poczuła lepiej. W drugim etapie mamy spotkanie po tygodniu i kolejne spotkania po kolejnym tygodniu i tak samo pytamy się, jak poszło, jak widzą sytuację tej osoby, co mogliby zrobić jeszcze innego. I oczywiście też, tak jak w przypadku pierwszego spotkania, spotykamy się z osobą doświadczającą przemocy i pytamy się oczywiście, jak to wygląda z jej strony. Jeżeli znowu mamy do czynienia z osobą prowokującą, też pytamy się, w jaki sposób udało jej się na przykład zmniejszyć liczbę tych zachowań prowokacyjnych. Jakby to nie jest związane z metodą wspólnej sprawy, ale pamiętajmy, że być może czasami te osoby doświadczające przemocy, a jednak prowokujące, może będą potrzebowały jakiegoś dodatkowego, jakby poza tą metodą, na przykład treningu umiejętności społecznych, albo jakiegokolwiek innego wsparcia, które też sprawi, że one jakby ograniczą albo jakby całkowicie wyeliminują te zachowania prowokujące. Natomiast jakby niezależnie od prowokacji, skupiamy się w pracy ze sprawcami na tym, żeby przyczynili się po prostu do dobra tej osoby prześladowanej w klasie.
Dzięki. Dla mnie to jest jasne. Pojawiają się pytania, do których bym się chciała odnieść na samym końcu, bo wreszcie nadchodzi taki moment. Ja chyba przewinę, wiecie, do tego, co to ja tutaj napisałam, że uwaga, nadchodzi taki moment albo nie nadchodzi. Właśnie pytanie, czy te dwa poprzednie etapy odniosły skutek? Właśnie. Jeżeli tak, to możemy przejść do spotkania grupowego, tak, Ewo? Ja tu jeszcze dopowiem, Tak, przepraszam Ewa, bo Ewa powiedziała jedną rzecz, która jest absolutnie kluczowa dla tej metody. Ona naprawdę jest bardzo wysoce skuteczna pod dwoma warunkami. Pierwszy warunek, robimy ją tak zwaną by the book, czyli nie wychodzimy poza ramy, dokładnie zadajemy takie pytania, jak jest w schemacie, i to bardzo zwiększa prawdopodobieństwo, że dojdzie do spotkania grupowego, czyli osiągniemy sukces. I druga rzecz, o której też powiedziała Ewa, zawsze na samym początku, kiedy się pojawia przemoc, a już na pewno zanim użyjemy metod legalistycznych, bo inaczej ta metoda nam nie zadziała. Inaczej u mnie nie wyszło tylko i wyłącznie wtedy, kiedy próbowałem jakichś wariacji na ten temat. To wtedy nie wyszło. Jeżeli się trzymałem zasad metody, wychodziło mi za każdym razem. Pamiętam, że to mówiłeś także na szkoleniu, które prowadziłeś u mnie. I teraz sobie pomyślałam, że zanim wyślę Państwu tę prezentację, bo myślę, że ona też będzie Wam pomocna, to dopiszę tutaj też te fragmenty pytań, bo to inaczej się będzie. Teraz Wy je podajecie, tak? Ale żeby dla Państwa ta prezentacja była też bardziej użyteczna. Spotkanie grupowe, jeżeli pozwolicie. Spotkanie grupowe to jest właściwie takie podsumowanie. Właściwie po to, żeby i sprawcy, i osoba, która doświadcza przemocy, usłyszeli o sobie coś miłego nawzajem. I ja powiem szczerze, że czasem nawet już nie ma potrzeby, żeby ono się odbywało, jeżeli widzimy, że wszystko zadziałało. Aczkolwiek trzymając się tej struktury, którą narzuca Anatol Picas, ono właśnie wygląda w taki sposób, że jakby planujemy takie spotkanie, zapraszamy te dwie, trzy osoby, które brały udział jako sprawcy w tej sytuacji przemocowej. Najpierw tylko z nimi rozmawiamy o tym, właściwie co zaobserwowali coś miłego w zachowaniu tej osoby, która doświadczała przemocy. Jakby jeżeli oni mają coś miłego do powiedzenia, tak, to wtedy zapraszamy też osobę, która doświadcza przemocy, no i jakby pozwalamy im nawzajem usłyszeć siebie, tak? Czyli jakby zapraszamy do tego, żeby osoby powiedziały o tym, jak im jest teraz ze sobą, jakby co zaobserwowali, jaką zmianę pozytywną w zachowaniu i sprawcy wobec osoby, która doświadcza przemocy, i osoba, która doświadczała przemocy, czy jakby zaobserwowała jakąś zmianę w zachowaniu osób, które stosowały wobec niej przemoc. Służy to po prostu temu, żeby wzmocnić ten efekt wspólnej sprawy, tak, żeby trochę jakby załagodzić jakąś sytuację przemocową bądź konfliktową. Natomiast ta metoda wspólnej sprawy ma na tyle moc wtedy, kiedy A robi ją właściwa osoba, B według jasno określonych zasad, że bardzo często już ta informacja do sprawców, że osoba znacząca ma to, co dzieje się w klasie na oku, tak? Że się temu przygląda, że rozmawia, czyli że coś wie na ten temat, powoduje, że sprawcy po prostu się kontrolują, tak? Jakby mobilizują się do tego, żeby te zachowania więcej się nie powtarzały. Więc najczęściej jakby ten trzeci etap jest naprawdę tylko takim symbolicznym spotkaniem, pozwalającym usłyszeć się nawzajem, że jest lepiej, tak? Przepraszam, ja sobie pomyślałam, że on jest też takim elementem świętowania, że właśnie, że nam się udało, nam jako grupie, bo przecież to jest właśnie jakieś zwycięstwo tej grupy, że jesteśmy w stanie współpracować sobie ze sobą w takich trudnych sytuacjach. No i ja chciałem tutaj podkreślić wspólnotowość kręgu.
Tu kilka osób na przykład nawiązało do kręgów naprawczych jako metod bardzo, bardzo zbliżonych. I to, że siadamy razem w kręgu, tak jak powiedziałaś, Emilio, świętujemy sukces i zakończenie jakiejś trudnej sytuacji, jest czymś, no, bym powiedział, trochę takim mistycznym, ale jednocześnie jakby wskazującym, że jesteśmy razem i zmniejszającym prawdopodobieństwo, że ten problem w przyszłości wystąpi. My w szkole, ja mam wrażenie, trochę nie doceniamy kręgów i siedzenia w kręgu, rozmowy w kręgu. Czasami mamy, no, takie sale, gdzie to jest trudne. Ale na przykład dzisiaj prowadziłem zajęcia z uczniami w takiej sali informatycznej, gdzie te stoły były stałe i udało mi się jednak zrobić tak, że przenieśliśmy krzesełka do środka podkowy i usiedzieliśmy. I udało nam się w tym kręgu usiąść. Zmieściliśmy się na całe szczęście. I nawet później rozmawialiśmy w kontekście współpracy, że zupełnie inaczej się rozmawia, kiedy po prostu dzieci widzą nawzajem swoje twarze. Widzimy swoją komunikację niewerbalną. To jest jedna rzecz. I dzięki temu widzimy spójność tego komunikatu, ale właśnie kluczem jest to, co ludzie robili, jak funkcjonowali w tych pierwotnych społecznościach. Siadali w kręgu, rozmawiali o problemie i w ten sposób te problemy rozwiązywali. Zupełnie inaczej funkcjonujemy wtedy, kiedy siedzimy twarzą w twarz z osobą, niż wtedy, kiedy ona jest obrócona plecami do nas. Tak, to jest zupełnie niesamowite, że w jaki sposób takie proste ustawienie przestrzeni może wpływać na naszą komunikację. Jestem bardzo przy tym, co mówisz. Pozwolę sobie przeczytać Twoją odpowiedź też na pytanie tutaj z sesji pytanie-odpowiedzi, żeby te osoby, które będą oglądały nagranie, też to miały. Bo pani Beata pyta, czy taki sam schemat stosujemy, kiedy oprawcą, przepraszam, właśnie pani napisała oprawcą, ja przetłumaczę na sprawcą czy osobą stosującą przemoc, jest uczeń, uczennica z atypowością. I napisałeś, możemy jedynie dostosować język do potrzeb, do wieku, do problemu danego dziecka, ale poza tym nie ma osobnych schematów rozmowy dla osób z atypowością. Czytam to, bo wiem, że często Państwo mają tego typu wyzwania, więc no właśnie, zachęcam. Ale na razie, tak jak żeśmy rozmawiali, to mogą się Państwo wydawać to trochę abstrakcyjne. Więc teraz spróbujemy chociaż króciutko, chociaż jedną rozmowę, nie? Zasymulować, ale zachęcimy Państwa do tego, żebyśmy obejrzeli razem film. Olu, bardzo Cię proszę tutaj o pomoc. Film jest z zasobu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i przedstawia taki case, taki przypadek nękania. Poproszę, żeby Państwo w tym czasie, już sekundkę, myśleli, w którym momencie nauczyciel, wychowawca mógłby już wdrażać metodę wspólnej sprawy. W mojej klasie była taka Magda, zawsze trzymała się na uboczu. Nie była taka jak my, dziwnie się ubierała. Ludzie komentowali jej styl, robili sobie z niej żarty. Pamiętam, że raz ktoś wrzucił do jej torby śmieci, innym razem ktoś wlał wodę do jej butów w szatni. Raczej nikt z nią nie rozmawiał, siedziała w ławce sama. Zawsze był problem, z kim będzie ćwiczyła na WF-ie. Rzadko jeździła na wycieczki klasowe, ale raz powiedziała, że jedzie. Parę dni przed wycieczką ustaliliśmy na przerwie, kto z kim będzie mieszkał w pokoju. Nikt nie chciał być z Magdą. Ale wychowawczyni nie bardzo słuchała naszych propozycji. Przydzielił nas według swojego pomysłu. Magda trafiła do pokoju z Żanetą i Luizą. Dziewczyny nie ukrywały, że są wściekłe. A wszystko to słyszała i widziała Magda. Następnego dnia powiedziała, że rozmyśliła się i nie pojedzie na wycieczkę. Wychowawczyni zaczęła ją przekonywać, a poza tym i tak było już za późno, bo wszystko było opłacone. Na wycieczce było nawet w porządku, tylko Luiza i Żaneta ciągle czepiały się Magdy. Obgadywały ją, mówiły, że jest dziwna i że traktują ją w pokoju jak powietrze. Śmiały się z jej ubrań.
Na początku to bardzo śmieszyło chłopaków z klasy, a potem już wszyscy się z Magdy napijali. Pomyślałam wtedy, że nie chciałabym mieszkać w pokoju z tymi dziewczynami. One naprawdę przesadzały. Powiedziałam Magdzie, co o tym myślę, a ona na to, żebym się od niej odczepiła i że to wszystko jej nie obchodzi. Żaneta i Luiza nie odpuszczały. Zrobiły Magdzie kilka zdjęć, jak spała. Na jednym miała otwartą buzię, na innym było widać jej piżamę, taką jak dla starej baby. Dziewczyny wszystkim rozesłały te zdjęcia. Magda słyszała już tylko do końca: ej, zamknij paszczę, Magdę, albo skąd masz taką piżamkę? No i jeszcze gorsze rzeczy. Magda robiła się wtedy czerwona, ale dalej nic nie mówiła. Jak wróciliśmy, to jeszcze tego samego wieczora ktoś założył bloga z tymi zdjęciami. Dużo osób na niego wchodziło, chamsko komentowało. Ktoś nawet ściągnął jedno ze zdjęć, przerobił i wrzucił do internetu. W sumie nawet śmieszne, udostępniłam je kilka razy. Zdjęcia Magdy rozeszły się po całej szkole. Na przerwach wszyscy się z Magdy nabijali, wytykali ją palcami, a wcześniej przecież nikt w szkole nie zwracał na nią uwagi. Trzeciego dnia po wycieczce widziałam Magdę ostatni raz w szkole. Przed lekcjami siedziała w łazience i strasznie płakała. Na lekcjach się nie pojawiła. Podobno rodzice przenieśli ją do innej szkoły. Parę dni potem zdjęcia przestały być hitem, bloga ktoś skasował, ludzie przestali gadać, ale Magdy już u nas w szkole nie było. Ostatnio dużo myślę o Magdzie. To musiało być dla niej straszne. Ja też gdzieś się z tym wszystkim czuję. Sama nie wiem, mogłam coś zrobić. Dziękuję Państwu za uwagę podczas filmu. I Państwo piszą tutaj, rozmowa powinna się odbyć, kiedy zaczęło się dokuczanie, na przykład incydent z plecakiem, z butami, rozmowa już na początku. Wtedy, gdy nauczyciel zauważa, że dziewczyna nie ma kolegów i koleżanek. Dla mnie to jest kluczowe, że wtedy, gdy nauczyciel zauważa w ogóle. Bo powiedzmy sobie szczerze, no właśnie, to jest o tej relacji, o której żeście mówili. Ja wcale nie muszę wiedzieć, zwłaszcza jeżeli dzieciaki się postarają, żebym nie wiedziała. Powinien zauważyć izolację. Izolację zwykle tak, zwłaszcza jeżeli tam była taka sytuacja, chyba że nikt z nią nie chciał siedzieć, jeśli dobrze pamiętam. To pamiętajmy o tym też, że możemy mieć do czynienia z taką klasową, internetową izolacją i jej nie zauważymy, że to dopiero ktoś musi nam o tym powiedzieć, czyli sytuacja, kiedy, nie wiem, ktoś na klasowej grupie pisze, a jakie jest zadanie z biologii na przykład na czwartek i nikt nigdy nie odpowiada tej osobie. Więc to też nie jest tak, że my jesteśmy odpowiedzialni za absolutnie wszystko, bo nie jesteśmy wszystkiego zauważyć w stanie i też pamiętajmy o tym, że ta przemoc relacyjna jest właśnie najtrudniejsza do wykrycia, bo ona nie musi być taka oczywista. Natomiast no wtedy fajnie, jak ktoś przyjdzie, cokolwiek powie albo usłyszymy coś, nie wiem, od innego nauczyciela, że jest zaniepokojony, to wtedy możemy się zacząć przyglądać sprawie. Powiem co więcej, że bardzo często jak nasze działania są bardzo intensywne, robimy bardzo dużo, uczniowie bardzo dobrze znają nasze stanowisko jako nauczyciela wobec przemocy, odbyło się bardzo dużo warsztatów, dzieci są świetnie wyedukowane, czasem, szczególnie w starszych klasach, taka forma przemocy rówieśniczej schodzi do podziemia, bo one bardzo dobrze wiedzą, jakie jest stanowisko wychowawczyni, nauczycielki, nauczyciela w tym temacie, więc na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale bardzo często mówią nam o tym rodzice, bardzo często mówią jak coś inni uczniowie, uczennice, a czasem po prostu widać to właśnie wtedy, kiedy zapraszamy uczniów do pracy w grupach, w parach, czy jeżeli przychodzi wycieczka i uczennica nie ma z kim siedzieć w autobusie na przykład, tak? Dla nas powinno to być bardzo wyraźny sygnał, że to nie jest kwestia, bo bardzo często te osoby, które doświadczają przemocy relacyjnej, mówią, że one tak wolą, że one nie potrzebują towarzystwa, że one wolą siedzieć same, czasem po prostu wolą nie iść na wycieczkę, bo wiedzą, że znowu będzie taka sytuacja, że będą siedzieć same albo że nikt nie będzie chciał z nimi rozmawiać.
więc nie przychodzą. I dla nas sygnał nieprzyjścia ucznia uczennicy jest informacją o tym, że mamy do czynienia z przemocą relacyjną. Dlatego jak najwcześniej, bo im później, tym zadanie jest trudniejsze i czasem właśnie metoda wspólnej sprawy jest już nieskuteczna. Może my zamodelujmy sobie rzeczywiście taką rozmowę z Żanetą bądź Luizą, bo to one głównymi sprawczyniami tej przemocy były. Oczywiście byli tam też inni, którzy to wszystko widzieli, tak zwani bierni świadkowie. Natomiast metoda wspólnej sprawy, tak jak ktoś wcześniej w czacie zapytał, co wtedy, kiedy cała klasa o tym wie, ona nie zakłada spotkania z całą klasą. Ona zakłada spotkanie z kilkoma, dwoma, trzema osobami, które są głównymi sprawcami, sprawczyniami przemocy relacyjnej, natomiast nie całej klasy. To spotkanie z całą klasą może się odbyć jako pewna metoda konfrontacyjna, wtedy, kiedy relacje w klasie są, komunikacja jest taka, że możemy sobie na to pozwolić jako nauczyciel, nauczycielka. Natomiast oczywiście ze względu na bezpieczeństwo danego ucznia czy uczennicy, natomiast absolutnie w metodzie wspólnej sprawy musimy zidentyfikować, kto jest przewodniczącym, że tak powiem, tej przemocy. Może ja wcielę się w rolę nauczyciela, nauczycielki, a ciebie, Stanisław, poproszę o to, żebyś wcielił się w rolę na przykład Żanety. Dobrze? Tak. Dobrze, więc zapraszam Cię, Żaneto. Usiądź sobie, proszę. Cieszę się, że się widzimy. Wiesz, że zależy mi na tym, żeby wszyscy w naszej klasie czuli się bezpiecznie i dobrze. Martwię się o Magdę, bo słyszałam, że przytrafiły jej się ostatnio niemiłe rzeczy. Opowiedz mi o tym. Ale ja nic takiego nie zrobiłam. Ja nie wiem, o co pani chodzi. Wiesz co, słyszałam o tym, że ostatnio ktoś jej nalał wody do butów, ktoś tam rzucił śmieci do plecaka. Czy możesz mi opowiedzieć, co tam się tej Magdzie przydarza? Może by było coś takiego. Chyba coś słyszałam, ale. Znaczy, ale to nie ja, na pewno. Natomiast no tak, powie pani, Magda jest taka, że z nią to się nie pogada. Więc ja myślę, że dlatego jej inne dzieci nie lubią w klasie. Wygląda na to, że Magdzie rzeczywiście dzieje się w szkole źle. Zastanawiam się nad tym, co ty mogłabyś zrobić, żeby Magdzie pomóc w tej sytuacji. Ja? No ale ja mówiłam, że ja nic nie robię. Ja nie zakładam, że ty coś robisz, Magdzie. Ja po prostu się zastanawiam, bo jesteś taką osobą znaczącą w tej klasie, że masz jakby dużą jakby taką moc sprawczą i zastanawiam się, co ty mogłabyś zrobić takiego najmniejszego, co mogłoby pomóc Magdzie w tej sytuacji. Okej, to tak sobie no, myślę. No, mogłabym pogadać z innymi koleżankami, żeby jej tak nie robiły takich psikusów. Jakby im wpadł taki pomysł do głowy, to bym powiedziała, że to nie jest dobry pomysł, no bo to nie jest fajne i no, pewno Magdzie będzie przykro. A z kim na przykład mogłabyś o tym pogadać? No na pewno z Luizą, bo ona szczególnie nie lubi tej dziewczyny. No i też z innymi osobami takimi, co tak lubią psikusy robić w klasie. Jak sobie wyobrazisz tą rozmowę, że miałabyś porozmawiać o tym z dziewczynami, spróbuję ją sobie teraz wyobrazić. To myślisz, że taka rozmowa jest realna? Jakby jesteś w stanie poprowadzić taką rozmowę? Masz takie umiejętności, żeby to zrobić? Tak, dziewczyny mnie raczej słuchają. Jak powiem, ej, weź, daj spokój, nie do tego, bo już to jest przegięcie, to ja myślę, że posłuchają mnie. Tak jakby zazwyczaj liczą się z moim zdaniem. Doskonale. To wypróbuj
to przez tydzień. Spotkamy się w przyszły czwartek. Zobaczymy, jak ci idzie. Życzę powodzenia i do zobaczenia za tydzień. Okej, to do widzenia. Wracaj na lekcję. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Tutaj mieliśmy taką sytuację, gdzie nasza przysłowiowa Żaneta tak naprawdę po pierwsze chciała, a po drugie miała taki odważny pomysł, że porozmawia z koleżankami. Tak jak powiedziałam, czasem w tych rozmowach wcale to nie muszą być takie deklaracje, że nagle, nie wiem, zaproszę tę koleżankę na urodziny do siebie, tak? Albo że to teraz będę siedzieć z nią w ławce, albo że w ogóle będzie moją najlepszą przyjaciółką. To są mało realne jakby deklaracje, więc im mniej jakby takie spektakularne te propozycje są, tym one są bardziej realne. Bo czasem, tak jak powiedziałam wcześniej, fakt, że nie będę komentować, jest już bardzo dużo, tak? Że ta dana osoba to zmieni. Czasem zaproszenie do domu, czy do wspólnego siedzenia w ławce jest po prostu już niemożliwe w tej sytuacji, w której ta rozmowa się odbywa. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, Ewo, z kolei, co tu zrobiłaś, i ja to nawet poczułem na sobie, tak, jako osoba odgrywająca tę rolę, że jak powiedziałeś, że jestem taką osobą znaczącą w klasie, to tak poczułem naprawdę, że mam sprawstwo. I jeżeli faktycznie rozmawiamy z tą osobą, która jest przywódcą albo przywódczynią tej sytuacji, to de facto tak jest. Jest to osoba, która ma jakąś moc i ma wpływ. Jak to podkreślimy, to tak naprawdę my zaspokajamy tą potrzebę sprawstwa mocy tej osoby, także ona nie musi tej potrzeby zaspokajać przez krzywdzenie drugiej osoby, tylko właśnie poprzez to, że ona to sprawstwo realizuje w pozytywny sposób. I to jest tutaj niezwykle ważne. Tak jak powiedziałaś, pewnie nie każda dziewczyna, nie każdy chłopak decyduje się na pogadanie i zatrzymanie, ale akurat jeżeli faktycznie rozmawiamy z osobą, która być może jest takim głównym organizatorem, przywódcą, przywódczynią, to faktycznie to, co zrobiłaś, Ewo, tutaj jest naprawdę takim bardzo mocnym zagraniem, które zaspokaja tę potrzebę, daje poczucie sprawstwa i być może faktycznie zachęci tę osobę do tego, żeby jakby tak mocno zatrzymać tę sytuację. Bardzo Wam dziękuję tutaj za opracowanie tego przypadku. Równolegle na czacie trwa bardzo ciekawa dyskusja na temat tego, że my byśmy chyba chcieli, tak, żeby to było takie proste, że ta ofiara przyjdzie i powie tak odważnie i tak po prostu, nie biorąc tego do siebie, że jest krzywdzona, a my po prostu się zaopiekujemy jako ten sprawczy dorosły. Mów, I mów. ja bym się odniósł do tego, co pani Maria tutaj napisała, że dzieci boją się mówić o przemocy, boją się, że skończy się tym, że wychowawca nakrzyczy na sprawców, co je tylko zaskoczy, uznana zostanie za kapusia i to nic nie pomoże. I mi przypomina się taki raport sprzed 3 lat chyba, już nie pamiętam, której fundacji, ale jakby badała konkretne przypadki przemocy rówieśniczej w szkołach i jak sobie szkoły z tym radziły. No niestety kiepsko sobie radziły, w takim sensie, że tylko chyba w jednej szkole na tam kilkanaście zareagowano we właściwy sposób. Natomiast to, co było dla mnie przerażające, to wypowiedzi dzieci, które mówiły tak: my już nie mówimy o tym, że komuś dzieje się krzywda, bo jak powiemy, że jest jakaś przemoc, to dorośli się zaczynają kłócić między sobą, a nikt nas już nie słucha. A na tym polega właśnie ta metoda, i to Ewa kilkakrotnie to podkreśliła, że my nawet nie podpowiadamy, my zadajemy pytania i słuchamy pomysłów dzieciaków. I to jest też sposób na to, żeby one nabrały do nas zaufania. Raz, dwa, trzy razy przeprowadzimy taką metodę, to dzieciaki będą wiedziały, że to nie wiąże się z niczym strasznym. Nie będą karane, nie będą straszone, nikt na nich nie krzyczy, tylko po prostu się je wysłuchuje i pomaga się im rozwiązać problem. Ja myślę, że to jest bardzo krytyczne, właśnie dlatego, że zrozumieć, na jakiej zasadzie działają tego typu metody. Ja bym powiedziała, że mówiąc o kategorii trudności prowadzenia tej rozmowy, to uważam, że
dużo trudniejszą rozmową jest rozmowa z osobą doświadczającą przemocy, dlatego że tam bardzo często już uruchamiają się mechanizmy obronne, albo wyparcie, albo poczucie bezradności, albo żalu i takich trudnych emocji, które no, jakby utrudniają generowanie pomysłów, co ja mogłabym zrobić w tej sytuacji. Więc no, tu ma znaczenie czas, tak? Że im wcześniej zastosujemy tą metodę, tym jest większa szansa na to, że osoba jako osoba doświadczająca przemocy, i mówię tu z pełną premedytacją, nie ofiara, ale osoba doświadczająca przemocy, potrafiła wygenerować jakiś pomysł, co ona w tej sytuacji może zrobić, żeby poprawić swoją sytuację w klasie. Mamy pytanie, co w przypadku, kiedy temat wraca po jakimś czasie? Ja bym odpowiedziała sobie, gdybym była w takiej sytuacji, powtórzyć interwencję. Tak? To Tak. jest droga. Tak, zdecydowanie tak, tylko nie w nieskończoność, bo jeżeli jakby robimy to po raz drugi, ok, ale jak pojawia się, mówię wobec tej samej osoby, tak, jakby, i tych samych osób, no to jakby możemy się odnieść do tego, że jakby była już taka rozmowa, że dużo się wtedy zadziało i jakby co mogłabyś zrobić teraz, żeby poprawić tą sytuację tej osoby w tej klasie. No ja powiem szczerze, że jeżeli zdarza mi się rozmawiać z uczniami, no to naprawdę te osoby akurat, z którymi rozmawiałam, nie zachowują, znaczy następuje duża poprawa. Natomiast jeżeli dzieje się coś, to raczej coś innego wobec kogoś innego, w sensie, że ktoś inny jest zaangażowany w jakąś przemoc i jakby jest to rozmowa już z innymi osobami w klasie, nie tymi samymi. Więc to nie jest ten problem, ten sam, który wraca. Tak. Ja ją zastosowałem wiele razy, nigdy nie wrócił, tak? Może przypadek, tak? Ja też akurat stosowałem ją w gimnazjum, czyli szkoły, w której teraz nie ma, więc to tylko były 3 lata, ale mimo wszystko w tym, ale często stosowałem w pierwszej klasie, bo bardzo często w pierwszej klasie się pojawiały te trudności. W pierwszej klasie gimnazjum, czyli tak jak dzisiaj, w siódmej i tak naprawdę nigdy nie wróciło. Tak jak tutaj mówisz, Ewo, jeżeli coś się pojawia, to jest inny temat po prostu i wtedy na nowo zaczynamy z innymi osobami tę samą metodę. Ja powiem tylko jeszcze a propos, od kiedy stosować tą metodę, bo sama Natolpika sugeruje, żeby to było mniej więcej od 9. roku życia. Natomiast ja powiem szczerze, że uważam, że kryterium nie jest wiekowe, tylko bardziej związane z pewną świadomością i dojrzałością emocjonalną dzieci. I jeżeli jako wychowawca, wychowawczyni czujemy, że ja po prostu z tymi dziećmi mogę wprost zadać im pytanie, co ty mogłabyś zrobić, żeby tam, nie wiem, Kasia, Krzyś poczuł się lepiej w naszej klasie, to mogę tą metodę zastosować, tak? Czyli to bardziej moja relacja z uczniami i taka pewna ich dojrzałość emocjonalna jest tym kryterium, kiedy tą metodę możemy zastosować, mówiąc jakby od najmłodszych klas. No właśnie, kiedy tę metodę można zastosować, a kiedy raczej tego nie robić? Myślę, że bardzo wiele żeście powiedzieli. Powiedzieliście, no właśnie, trochę pojawia nam się kryterium wiekowe. Teraz mówisz o dojrzałości, która jest rozpoznana przez wychowawcę. Mówi się, że z dziećmi powyżej 9 lat, tak? Ale to właśnie chyba ze względu na ten poziom dojrzałości. Powiedzieliśmy sobie i tak zmierzamy troszeczkę do podsumowania już tego też, o czym rozmawiamy tutaj, że w początkowej fazie pojawiania się przemocy, zresztą też Państwo tutaj bardzo wyraźnie to podkreślali na czacie. I mamy też taki punkt jako część działań szkolnego systemu rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy. Mogłabyś to, Ewo, rozwinąć? Ja cię chyba od razu zahaczę o to, jak u ciebie w szkole to działa. Znaczy, oczywiście, że jakby metoda wspólnej sprawy jest jednym z narzędzi tak zwanych interwencyjnych. Natomiast my w ogóle w temacie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej jesteśmy najbardziej skuteczni na etapie profilaktyki. To znaczy,
wtedy, kiedy odbywa się dużo zajęć dotyczących rozwijania umiejętności społecznych, rozmawiania z dziećmi o ich emocjach, o radzeniu sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość, jak stres. Dużo zajęć, które jakby mówią o radzeniu sobie z przemocą jako pewnymi rozwojem umiejętności społecznych. I tak naprawdę to, w jaki sposób dzieci mogą się ze sobą komunikować, jak powinna wyglądać konstruktywna informacja zwrotna, komunikacja, to bardzo dużo pracy profilaktycznej jako cały system szkolny, bo w momencie, kiedy ta przemoc już się rozhula, to my tak naprawdę jako nauczyciele, a nawet specjaliści, mamy już bardzo małą moc sprawczą. Mam też takie poczucie, że duży sens ma włączanie rodziców w te rozmowy i pokazywanie celu pracy wychowawczej. Jest tak naprawdę wiele obszarów, około 10, tak jak mówi profesor Pyżalski, do takiej pracy profilaktycznej, żeby przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej było skuteczne. Dlatego metoda wspólnej sprawy jest takim jednym maleńkim wycineczkiem, tak naprawdę, który daje nam jakieś narzędzie do tego, żeby działać. Ale zdecydowanie największy nacisk położyłabym na profilaktykę. Tak, i przede wszystkim, no jeżeli mamy do czynienia z przemocą fizyczną, no to wtedy już na metodę wspólnej sprawy jest, no, za późno. To jest jednak metoda do radzenia sobie właśnie z bardziej z zaczepianiem, wyśmiewaniem, no, tymi jakimiś psikusami, jak było to opisane na początku tej historii filmowej, tudzież właśnie z przemocą relacyjną. No, kiedy mamy do czynienia już z przemocą fizyczną, to już jest za późno. Wiecie co, no właśnie tak słucham was też o tej pracy z rodzicami. Mówiła Ewa, Stach bardzo mocno w tym momencie kiwał głową, no bo to jest to, o czym mówiłeś, tak, że jak zaczynają się krócić dorośli, to już jest problem. I państwo o tym też piszą. Więc to samo nam się tutaj układa w tej naszej grupie uczącej się, że warto pracować z rodzicami, przepraszam, to taki truizm, tak, ale chociażby przedstawiać im to, że stosujemy tego typu metody, żeby oni też być może podjęli tego typu refleksje. Tutaj też widzę, że ktoś pisze, że ma ucznia, który nigdy nie widzi, że robi coś niewłaściwego czy krzywdzącego. Ja bym powiedziała, być może tak jest. Być może on udaje, ale tego typu interwencja dla mnie jest interwencją też uczącą, żeby zatrzymać się na chwilę. Teraz myślę o swojej perspektywie takiej uczniowskiej. Ja jako uczennica zatrzymuję się i stwierdzam, że może to jednak było nie halo, co ja robiłam. Owszem, ja sobie załatwiałam jakieś sprawy w ten sposób, na przykład czułam się ważna, ale rozpoznaje to, że krzywdzę, to też jest ważne. Ja jeszcze bym chciała powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie pewnym rozróżnieniu między metodą wspólnej sprawy a metodą rozwiązywania konfliktów, bo to są radykalnie inne rzeczy. W przypadku rozwiązywania typowych konfliktów klasowych czy relacyjnych też, konfliktu równoległego, czyli pojawia się dwóch kolegów, koleżanki, które coś tam mają, czy trzech, czy czterech, którzy mają sobie coś do powiedzenia albo mają inne stanowiska, inne zdanie, z czego wynika konflikt. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i z nimi równolegle prowadzimy rozmowy, zgodnie z jakby z założeniami Gordona, że jakby każdy ma prawo powiedzieć, co czuje, czego potrzebuje, jak chciałby, żeby ta sytuacja była rozwiązana. Natomiast w przypadku metody wspólnej sprawy właśnie nie spotykają się te osoby na raz.
dlatego że to nie są równoległe relacje. Znaczy, w przypadku konfliktu zakładamy, że są dwie strony konfliktu, które każda ma swoją perspektywę i swoje zdanie, i z tego wynika konflikt i wymaga spotkania, żeby każdy powiedział, co czuje i czego potrzebuje. Natomiast w przypadku metody wspólnej sprawy stosujemy ją w sytuacji przemocy, czyli nie ma równowagi sił, czyli są osoby, które są w jakiś sposób, czy psychiczny, czy ilościowy, mocniejsze, silniejsze i stosują przemoc, czyli wobec kogoś, kto jest jakoś słabszy, czy to izolację, czy to właśnie słownie, czy poprzez niezauważanie kogoś. To się nazywa właśnie przemoc relacyjna. I tutaj nie ma takiej możliwości, żeby się te osoby na pierwszym czy na drugim spotkaniu spotkały, bo tu nie ma równowagi. Ta osoba, która doświadcza przemocy, nigdy nie będzie miała odwagi powiedzieć, co mu się złego dzieje, tak? Albo co ona może zrobić. I w drugą stronę. Dlatego, jeżeli identyfikujemy przemoc relacyjną, a nie konflikt, to stosujemy metodę wspólnej sprawy. A jeżeli stosujemy konflikt, to zapraszamy wszystkie strony do tego, żeby każda powiedziała, co go boli, i ustaliły wspólne rozwiązanie tego konfliktu. Także to jest istotne w temacie rozróżnienia między konfliktem a metodą wspólnej sprawy. Ja Ja się się trochę. przepraszam za te moje ruchy, ale miałem sytuację ładowania laptopa. Musiałem podłączyć, bo okazało się, że gniazdko, które wcześniej próbowałem, nie działało, więc już jest ok i raczej mi się nie wyłączy laptop. Natomiast Dobrze. jak mówimy o profilaktyce, to warto pamiętać o długoterminowo działających, rekomendowanych programach profilaktycznych do szkoły podstawowej, na przykład Spójrz Inaczej. To jest program, który jest przebadany. Mówimy tu o programach nie tak zwanym spadochroniarstwie profilaktycznym, tylko programie, który co godzinę wychowawczą budujemy empatię, samoświadomość i tak dalej. No bez tego nie ruszymy, ta przemoc będzie się pojawiała. Bo my też często myślimy o profilaktyce, a przyjedzie teatrzyk, zrobi coś i będzie fajnie, dzieci będą empatyczne. Tak to się nie dzieje. W szkole ponadpodstawowej to jest na przykład projekt Lustro, bliźniaczy program do Spójrz Inaczej, gdzie tam Jest są. też kompas i Tak. kompasik. Ale w tych programach są scenariusze o hejcie, o właśnie przemocy, o pomocy drugim osobom i tak dalej. I warto jakby patrzeć właśnie tak, jak tutaj Ewo powiedziałaś, metodę wspólnej sprawy jako częścią pewnego systemu. Jeżeli nie będzie profilaktyki, no to częściej będziemy musieli stosować metodę wspólnej sprawy, a być może częściej będzie dochodziło do trudniejszych sytuacji, które będą wykraczały poza tę metodę humanistyczną. Więc profilaktyka jest absolutnie kluczem. Zgadzam się z Wami jak najbardziej. To, że konflikt pojawił się gdzieś tam także w tytule webinarium, to ze względu na to, że czasami tak mówimy, oj, mamy konflikt w klasie. I pod tym hasłem nauczyciele rozumieją bardzo różne sytuacje. Od tego, że ktoś na kogoś spojrzał krzywo, do tego, że ktoś kogoś pobił do krwi, z całym szacunkiem. Po prostu tak jest. My mamy już trochę wypracowanych materiałów dotyczących, przede wszystkim mamy kilka webinariów dotyczących konfliktu, w tym między innymi także webinarium, w którym uczestniczył Julian Czurko, który nam się tutaj udziela na czacie. Pozdrawiam Julianie bardzo, bardzo serdecznie. To było świetne webinarium. Zebraliśmy te materiały dotyczące pracy z różnymi etapami właśnie konfliktu, zarówno przy równowadze, jak i nierównowadze sił, i będę je Państwu rozsyłać. Jeszcze raz podkreślę, że tym, którzy wyrazili na to zgodę. Natomiast już 13 lutego odbędzie się webinarium Odpornej Szkoły, jak reagować na przemoc w klasie, i pociągniemy ten temat jeszcze dalej. Bo wiemy, że jest to temat, który przyciąga Państwa. Mamy w tej chwili 214 osób na tym webinarium. Czyli będzie o reagowaniu i na przemoc fizyczną, i słowną, i relacyjną, i cyberprzemoc. Ale będzie także o tym właśnie, co nauczyciel może, a czego już nie może. Bardzo ciekawe będzie też to, że temu webinarium będą potem towarzyszyły warsztaty online finansowane przez CARE.
Natomiast, skoro już mowa o tym, co chcę w najbliższym czasie, już w ten czwartek z innej tematyki, ale bardzo ciekawe, zapowiada się webinarium. Moja i Twoja, czyli nasza, jakiejś szkoły chcą uczniowie. Jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś moce przerobowe do uczenia się to, albo do dyskusji, to też bardzo serdecznie zachęcamy, żeby na to webinarium. Bardzo poproszę, żeby wrzucić na czat link do zapisów na to webinarium, a także link, który właśnie zbiera już nasze webinaria o konflikcie. Być może część z Państwa już w tej chwili o różnych etapach konfliktu będzie chciała się z nimi zapoznać. Tymczasem my zbliżamy się, zbliżyliśmy się, a właściwie już dotarliśmy do końca. Moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo długo. Tu jest mnóstwo jeszcze tematów dotyczących właśnie i profilaktyki przemocy, i reagowania na różne typy przemocy, i różnych innych metod. Cieszę się, że Państwo tutaj zwrócili uwagę na to, że jest to metoda prosta, po prostu prosta. Cieszę się, żeśmy właśnie ją zaprezentowali. Jeśli chodzi, nie trzeba się zgłaszać po żadne materiały. W ciągu 48 godzin na platformie zapisy.org.pl, czyli tam, gdzie Państwo się zapisywali, będą dostępne zaświadczenia dla Państwa. I ja też w ciągu 48 godzin napiszę maila do tych, którzy wyrazili na to zgodę, z informacją, że można pobrać zaświadczenia, że i z wszystkimi linkami, które dzisiaj padły, a także już mam nadzieję z nagraniem tego webinarium. Słowo na koniec. Ewo, Stachu. Ja bardzo dziękuję za uwagę i życzę sukcesów w pracy metodą wspólnej sprawy. Ja też bardzo dziękuję za uwagę. Dodam jeszcze, bo kilka osób zapytało o program Spójrz Inaczej. Na stronie Fundacji Spójrz Inaczej można się wszystkiego dowiedzieć. Program profilaktyki uniwersalnej dla szkół podstawowych. Bardzo dziękuję za uczestnictwo i też powodzenia. Jak najmniej takich sytuacji. To prawda. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do kontaktu z nami. Do widzenia. Do widzenia.